kotlet schabowy. Porsu? Loga. Dobra, to moje ulubione miejsce turystyki. Hey, where are you from? Hello, Sweden. Sweden, siana. No, jak ładnie. Szwedki się z nami przywitały, ale oni są fajni. Ciekawe, czy wiedzą coś na temat Polski. Wydaje mi się, że nie. Jaka jest stolica Polski? Gdzie znajduje się Polska? Czy w Ameryce, czy w Europie? Na te wszystkie pytania dostaniecie odpowiedź dzisiaj od moich kolegów z Filipin. Bardzo długo zastanawiałem się nad tym, co Filipińczycy wiedzą o Polsce. Do tej pory okazało się, że nic. Do you know something about Poland? Ale nie poddawajmy się tutaj w trudach. Myślę, że... Do you know something about Poland? Poland? Yeah. All I know is that place is a very cold place. Is Poland in America or Europe? America. Jestem kierowcą. Good one. Także jak widzicie, Filipińczycy bardzo szybko uczą się języka polskiego i całkiem nieźle to wszystko brzmi. Can you say it to the camera now? Dzima na plaza. Thanks, man. Can you say that? Kotlet schabowy. Try. Kotlet schabowy. Good one. Cheers, Chris. Excuse me. Zapraszam. Zapraszam. Na. Porsuk. Vloga. Vloga. Sorry. You did good. Do you know if we're good in soccer or basketball? Basketball. Basketball. Yeah. Do you know Polish people from basketball player? Like Kobe Bryant? Yeah, but Kobe Bryant is not Polish. And Polish place? Yeah, from Poland. Poland. How about Derek Nowitzki? Perfect, man! Wow! No dobra, muszę wam powiedzieć, że to jest rajski klimat. Patrzcie na to. Selfie photo? This is just a camera. What are you doing, girls? Where are you from? I'm from Korea. From Korea? Yes. Can you say how are you in Korean? Oh, very, very. What's your name? Emily. Hi, I'm Victor. What do you know about Poland? Do you know where Poland is? Is it in America or Africa? America. Guam, Boracay. Me? Do you know something about Poland? Poland? Poland. What is that, sir? Country. Country? Country. I don't even heard that, sir. You think it's in America or in Europe? Maybe America, sir. Bardzo niewielu Filipińczyków wie coś o Polsce. Ale niesamowity entuzjazm, który towarzyszył im przy nauce polskiego... Pretty hamburger. Naprawdę działał na ich plus. Philippines. I'm from the Philippines. Jestem z Filipin. Not bad. Good one. No jeszcze się upewnię, na pewno zasubskrybowaliście? Dobra. Jeżeli tak, to do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym opowiem wam o tym, czy Filipiny to raj, czy bałagan. Cześć!